Witam z powrotem. Dzisiaj będziemy przeglądać moje stare rysunki, śmiać się z moich błędów i zobaczyć, co możemy poprawić, więc tradycyjnie mamy tutaj sporą część moich rysunków. Jeżeli chcecie zobaczyć poprzednie części, gdzie przeglądam wszystkie rysunki z tej teczki, a w zasadzie wszystkie rysunki, które zostały już przejrzane, znajdują się teraz w tej teczce, to zajrzyjcie na playlistę z moimi starymi pracami i zobaczcie, jakie cudeńka tutaj mogły się znaleźć. Tymczasem my postaramy się przejrzeć tą stertę, którą właśnie wyjęłam z tamtego pudełka, więc ruszamy do stołu i przeglądamy te jakże interesujące prace. Co tu robią wydruki? Okej, zaczynając. Mamy tutaj jakiegoś ocka, ponieważ wstawiam, że jest to rysunek, który zrobiłam, kiedy robiłam własną podróbę Kimetsu no Yaiba i był to pierwszy członek oddziału przeciwko demonom i jak widać jest to całkiem niezła zrzynka i nie potrafiłam ani rysować kredkami, ani w anatomię z tego, co widać. Dalej mamy postać, którą zrobiłam dla mojej koleżanki z Wattpada. Oj, stare czasy, wygląda to dość tragicznie, biorąc pod uwagę, jak nieproporcjonalna jest to postać. Pomysł może byłby ok, gdyby nie wykonanie. Chociaż podobają mi się całkiem te góry z tyłu, więc w ogóle wydaje mi się, że ten kawałek to jest część mojego szkicownika, który został wyrwany z jakiegoś powodu, nieważne. O, okej. Więc tak wyglądały kiedyś moje szkice. Tutaj z tego, co widzę, była taka próba robienia chibi czy innego czegoś. Natomiast tutaj chyba po prostu chciałam zrobić coś w rodzaju wymazywania, ale moja gumka do ścierania nie dała rady, więc chyba zostało to porzucone. Jakiś randomowy i nieskończony szkic z tymi samymi złymi proporcjami. Interesujące, doprawdy. Co to jest, ja się pytam. Znaczy, tutaj wiadomo, co jest. Tutaj są słocze markerów wodnych ze Krzyn, ponieważ kiedyś je kupiłam i trzeba było zesłoczować, czyż nie? Ale co to jest to? Jak dobrze, że już tego nie oglądam i nie mam nawet chęci robienia takich fanartów. Okej. Jeżeli chodzi o te ołówki, oj. To te ołówki, kolorowe. Copy Ink Pencil od Kohinora. Wygląda to mniej więcej tak. Nie wiem, czy ktoś ma z tym jakiekolwiek doświadczenia, ale kiedy ja je kupiłam i próbowałam je natemperować, rdzeń od razu pękał, więc zrobienie tych trzech szkiców to była ciężka przeprawa. I te szkice wciąż są w miarę okej, wciąż mi się podobają. Chociaż te cienkopisowe są jeszcze takie trochę niedopracowane, bym powiedziała, ale te ołówkiem są całkiem okej. O, mam ciu stópki, o nie. No dobra, więc to chyba jest nawet ten sam ołówek i chciałam zobaczyć, czy da się go rozwodnić. Jak widać, kartka to ledwo przeżyła, ale okej. A z tej strony mamy przerysowany panel z mangi i jest to manga Spy X Family i jest to bodajże ten panel. Więc tak wyglądały moje próby uczenia się proporcji w starych, zamierzchłych czasach, także dzięki temu, że rysowałam to prawdopodobnie wtedy, kiedy kupiłam tą mangę, to możemy nawet sprawdzić kiedy. Więc prawdopodobnie rysowałam to około kwietnia 2020 roku. Więc ciekawe, że ten szkic ma prawie 3 lata i to nie jest zbyt pocieszające. Chociaż pocieszające jest to, że już nie rysuję w ten sposób. No cóż, przechodzimy dalej. O! Okej! Wiemy, z jakiego to jest szkicownika i ten szkicownik został przerobiony po prostu na herbaciany zielnik czy inne badziewie. To akurat rysowałam chyba na obozie, ale dlaczego ten człowiek wygląda w ten sposób? Nie mam pojęcia, nie mam też pojęcia, kim jest ten człowiek. Wiemy tylko, że po prostu jest. A to! Szukałam tego szkicu. To jest historyczny rysunek. To jest pierwszy rysunek Set, czyli mojej głównej ocki. Więc jak widzicie, powstała ona 30 sierpnia 2021 roku, więc ma już półtora roku, więc jest dość stara. Zapomniałam w ogóle o fakcie, że ma tutaj bliznę na ręce, na lewej ręce. Ciekawe, że zmieniły jej się nieco proporcje twarzy i znacznie
znacznie. Wyolbrzymiłam fakt, jak wygląda jej fryzura, ponieważ teraz jest bardziej taka choinkowata, a wcześniej była jak zmokła kura, więc lecimy dalej. I tutaj jest zapewne kolejna zżynka z Hollow Knighta tym razem. Ten skin mi się nawet podoba, wygląda całkiem ciekawie, a to jest po prostu przerobiony ten duch na Hornet, więc... Ale hej, rysowałam to podczas jazdy autokarem na obóz któregoś tam razu, więc okej. To również powstało na obozie, chyba teraz te wszystkie małe kartki będą serią z obozu. Jednakże chciałam narysować smoka chińskiego i o ile pysk jakoś mi wyszedł, to potem wszystkie kończyny poszły bardzo, bardzo źle. Stąd te wielebne kolana. Nie rozumiem, dlaczego to powstało, ale wygląda ślicznie, w sensie śmiesznie. Tutaj są szkice jakichś noży. To jest losowy gość. Dlaczego ma takie szerokie ramiona? Nie mam bladego pojęcia. I mam jeszcze wybielacza, więc jej! Następny. Znowu mam wybielacz i tym razem jest również tutaj kompot, więc... Dlaczego mają takie szerokie ramiona? Nie rozumiem! Kolejny szkic. Ten wygląda dość strasznie z jakiegoś powodu. Wygląda równocześnie jak dzieciaki, 20-paroletni gość, więc może dlatego jest to takie straszne. Lećmy do następnych rysunków i obawiam się po samym stanie tej kartki, że jest to jeden z moich najstarszych rysunków i obawiam się, że mam rację. Wow, niesamowite, moi drodzy, mamy tutaj datę 25 marca 2019 roku. Dlaczego to tak wygląda? Jakby nie mam słów, dlaczego wygląda to w ten sposób. Jest tak malutkie, że pewnie nie mogłam nawet zrobić szczegółów. Moje użycie kredek jest tragiczne, ale nie dziwię się, ponieważ nigdy kredek nie ogarnęłam. Lećmy dalej, ponieważ jest to horrorek, na który nie chcę patrzeć. Tutaj jest szkic po prostu kotów. Te koty zostały pokazane w jednym z poprzednich filmików dotyczących przeglądania moich starych prac, więc zapraszam serdecznie. O! Jednak mamy jeszcze starszą pracę niż ta, ponieważ ta jest z 2019 roku, ta jest z 2018 roku i co prawda jest to dopiero 20 grudnia, ale o mamciu, te dłonie są straszne, proporcje są straszne. Sam fakt idei cieniowania i koncept postaci jest całkiem okej, ale ta rąsia jest troszeczkę złamana, nogi są obstawiam za krótkie, szyja jest za gruba, twarz i włosy to absolutne pobojowisko, więc... No cóż, co się zobaczyło, się nie odzobaczy. Lecimy dalej. I mamy szkice komygy. Mamy ducha z Hollow Knighta. Hollow Knight to taka gra bardzo fajna. Polecamy. I lecimy dalej. I mamy... Oj, Jezu. To w ten sposób wyglądały moje koncepty postaci kiedyś, kiedy to szukałam jakichś refek na Pinterestie i rysowałam z tych refek. I tak wyglądała moja nauka anatomii. Nie wygląda to dobrze, a to jest chyba nawet przerysowane z jakiegoś anime czy coś, ale nie mam pojęcia jakiego, ponieważ nie pamiętam. Ojojojojojojoj, jak dobrze, że już w ten sposób nie rysuję. Lecimy dalej i o jest. To, jeżeli ktoś oglądał One Punch Mana i zna Genosa, i pominijmy fakt, dlaczego mam głowę Genosa, ale zna Genosa, tutaj mam wielebnego tostera, to wie, że ta postać to jest po prostu kalka i zżynka z tego wielebnego człowieka, więc on tu zostanie. On tu zostanie, będzie patrzył i oceniał. On powstał, nie wiem, w 2019 roku, więc też się zalicza jako moja stara praca. Tutaj mamy kolejną pracę tego typu. Kupiłam te brązowe kartki specjalnie na te postacie i z tego co widzę wyglądają dość średnio. I pewnie dlatego zraziłam się do używania brązowych kartek, więc lecimy dalej. Okej, więc tutaj mamy wielebną karteczkę, jak ja nie oglądałam, i żebym się nie pomyliła, który odcinek jest który. Lecąc dalej mamy szkic. Kolejny szkic do starych prac na tablicach malarskich. Wow! Tutaj podpisywałam się jeszcze Kitty Liz. To znaczy, że ta praca jest
bardzo stara. To są chyba najstarsze moje prace, jakie widzieliście. To może być 2018 rok równie dobrze, więc 5 lat temu. Te ręce są absolutnie tragiczne. Wydaje mi się, że wciąż używam tego samego cienkopisu, albo przynajmniej podobnego, więc tak, ciekawe. O, a to jest stara kartka z mojego zeszytu od fizyki. Tutaj jest Ino-chan, czyli moja ocka z dziwną twarzą i po prostu wesoła Ino-chan. I fakt, że ma to 2 lata, mnie troszeczkę przeraża i to tak trochę bardzo. Ale mamy kolejną starą pracę typu 2 stron, w sensie po środku jest jakaś dziwna linia. Tutaj próbowałam nawet rysować bardziej realistycznie usta, ale nos wygląda, well, dziwnie. Ogólnie wygląda to nieproporcjonalnie, więc ja się zastanawiam, jakie potworki tworzyłam na plastyce. Niestety nie oddali nam naszych starych prac, więc nie pośmiejemy się z moich starych prac z plastyki. Lecąc dalej mamy szkic. I znowu jest to Hollow Knight. Więc mamy tutaj zarówno bardzo stare prace, jak i prace z Hollow Knighta, więc ciekawe. Ale mamy również pracki akwarelkami i to pamiętam są akwarele z Empika, czyli akwarele kradu. Trzymają się całkiem okej, poza faktem, że praca jest brudna, ponieważ ołówek. Ale tutaj jest Fudzio w takim stanie, nie wiadomo jakim w sumie, taki. Wydaje mi się, że ta paleta kolorystyczna jest dość senna, więc tak. I dalej mamy gotową pracę. Tutaj tak naprawdę widzę, że są moje pierwsze prace gwaszem. Tutaj zrobiłam szkic, po czym przetransferowałam go na kartkę 300 gram. I był to moment, w którym tak naprawdę dostałam paczkę z moimi jelly gouache. Z moim jelly gouache. Moje jelly gouache. I wciąż nie wykończyłam tych farb, więc może czas się za to znowu zabrać, bo te prace wyglądają po prostu ślicznie, uwielbiam to. Nie wiem dlaczego, uwielbiam gwasz i tyle. I tutaj jest kolejna praca gwaszem. Tutaj inspirowałam się obrazem Nerdforge, gdzie tworzyłam abstrakcję, więc zrobiłam coś podobnego. Wydaje mi się, że mi wyszło gorzej, ponieważ nie czekałam, aż farby wyschną, więc żeby nie robiło mi się bagienko i brązowy, bagienny kolor, musiałam nałokładać bardzo grube warstwy farby, przez co ona się nieco pokruszyła, co widać na przykład tutaj, albo ogólnie w tej okolicy. To z tego co pamiętam jest przerysowana praca z jakiegoś zdjęcia, tylko po to, żebym mogła nauczyć się po prostu posługiwać gwaszem, bo to były moje pierwsze momenty i tutaj też czuję, że to jest papier 300 gram. Kolejna rzecz przerysowana tym razem jest to zupka i jest na pewno z jakiegoś filmu Studia Ghibli, ponieważ widziałam, jak ludzie rysują rzeczy ze Studia Ghibli i faktycznie ma to pewien magiczny wydźwięk, przynajmniej jeżeli chodzi o to jedzonko, ponieważ tło mi absolutnie nie wyszło. Mogła zostać sama Micha i byłoby dobrze. Tutaj jest moja pierwsza praca gwaszem. Jest pierwsza i dziwię się trochę, że wyszło w miarę okej, ale widać, że ten gwasz jest rozwodniony w pewnych momentach. To rysowałam ze zdjęcia, to rysowałam bez drewki. Widać pewne niedociągnięcia, na przykład tutaj ta rączka i w ogóle. Ale mimo wszystko, jak na pierwszy raz, to było całkiem dobre podejście. Po czym została mi farba na paletce i pamiętam, że użyłam jej do stworzenia takich prac, gdzie chciałam po prostu zobaczyć, czy gwaszem da się pracować tak samo jak akwarelą. Spoiler, nie da się. Gwasz zachowuje się nieco inaczej, on bardziej siedzi w miejscu, jest bardziej zbity i nie jest aż tak wolny i uciekający pod wpływem wody, jak na przykład jest akwarela. Lecąc dalej mamy rąsie i tutaj był tak naprawdę mój pierwszy raz dobierania koloru skóry. Wyszło to dość matowo, bym powiedziała, a te części są zbyt nasaturowane, bym stwierdziła, ale no cóż, użycie tutaj czerni jest, było chyba złym pomysłem, ale mimo wszystko nie wygląda to tak tragicznie. Jak tak przyłożę rękę, to kolor ma nawet podobny, ale no cóż, nie za bardzo wiem, co myśleć o tej pracy, więc jedźmy dalej po prostu.
I mamy kolejną starą pracę! Jest to moja ocka z końca grudnia 2018 roku. I nie mam bladego pojęcia, kim ona była, wiem tylko, że ma niebieskie włosy i wyglądała jak z anime, ponieważ tak było mi najłatwiej rysować i było widać najmniej błędów. Tymczasem następna praca tutaj wygląda w ten sposób. I pamiętam, że to też było rysowane bez rewki, po prostu z tego, co ja wiedziałam w tamtym momencie. Nie wygląda to może najcudowniej, ponieważ poddałam się z rysowaniem dłoni w tamtym momencie, ale pomijając ten drobny fakt, jestem nawet zadowolona z tego szkicu. Kto nie rysował swoich ocek z Boku no Hero Academy w kartkach zeszytowych, niech pierwszy rzuci kamieniem. Nie chcę nic mówić, ale to nie poszło w dobrym kierunku, więc po prostu jedźmy dalej. Dalej mamy jakieś bryły, ponieważ kiedyś próbowałam faktycznie uczyć się podstaw. I były to mniej więcej takie podejścia, że rysowałam kulkę. Klasyk. Ustawiałam jakieś pudełka i próbowałam je rysować tak, jak one rzucały cień. Po czym stwierdziłam, ha, porzućmy to, nie chcę już tego więcej robić. Wróciłam do rysowania markerami i nigdy nie byłam za dobra w markery, ale ta praca wyjątkowo mi się podoba. Z jakiegoś powodu pewnie jest to powód sentymentalny i tak. Pamiętam, że użyłam tutaj takiej techniki, że wzięłam nożyk i po prostu zdzierałam kawałek kartki, żeby powstały te drobne, nie wiem czy je widać, ale tutaj są takie drobne linie i chciałam, żeby to były takie włosy, które odbijają światło czy coś w ten deseń. Następnie mamy mojego starego OCE, czyli Karadę. Karadę nie rysowałam od bardzo dawna, ale to były takie moje pierwsze początki z akwarelą, kiedy próbowałam się nauczyć, ponieważ kiedyś, jeszcze przed tym, używałam akwareli tak, że okej, rysuję skórę, więc robimy to tylko i wyłącznie pomarańczem. A w tej pracy widzę, używałam bardziej fioletów w cieniach. I jednakże tylko na skórze, ponieważ na bluzie, czy innej bluzce, czy innym czymś wciąż wszystko jest zielone i tyle. I mamy tutaj kolejną pracę z anime. Tak, to jest kolejny fanart. Tym razem jest to Rimuru, z tego co pamiętam? Nie pamiętam z jakiego anime, przepraszam bardzo, ale jest to taki żelek slime. Malowany akwarelą i nawet to mi za dobrze nie wyszło, jak widać. Zbliżamy się powoli do końca, więc tutaj jest jakiś bardzo stary szkic. Bardzo stary, mający 2 lata, tymczasem wszystkie inne prace mające tutaj po 5 lat. Tutaj po prostu chyba ćwiczyłam. Nie jest to może najgorsze, nie jest to również najlepsze, ale przynajmniej tutaj nie bałam się namalować, narysować, naszkicować dłoni, stóp. Co prawda ta wygląda dość dziwnie, ale mimo wszystko próbowałam. O, następnie mamy dalszą serię z podstawkami, gdzie próbowałam naszkicować wielebny kubek z Ikei. Kubki z Ikei, moi drodzy, kto ich nie ma? Wciąż je uwielbiam, ale ten wygląda dość pokracznie. I została nam ostatnia pracka. Dlaczego to zawsze dzieje się tak szybko, ale tak. Mamy tutaj wielebnego kartofla. On nigdy nie dostał imienia, ale próbowałam na nim się uczyć rysować promarkerami. Nie wyszło. Przynajmniej nie wyszło tak, jak chciałam w tamtym momencie. Nie mam pojęcia, czemu w ten sposób rysowałam obojczyki. Teraz robię to zupełnie inaczej, jak również inaczej robię uszy, nos. Chociaż nos robię tylko trochę inaczej. Ale inaczej robię oczy. I inaczej szkicuję proporcje, ponieważ tutaj dosłownie wygląda człowiek, jakby miał jajo głowie. Cóż, to była ostatnia praca. Jak widać, markerki przebijają. Zawsze lubiłam patrzeć na tą stronę, ponieważ wydawało mi się dość ciekawe. Czy będzie wyglądało to inaczej? Well, skoro nie ma line artu, no to chyba będzie wyglądało inaczej. Taka jest logika tej sytuacji. Cóż, mam nadzieję, że podobały wam się moje prace, ponieważ ta jest chyba najstarsza, którą tutaj pokazałam. Która jest najnowsza, nie mam bladego pojęcia, ale wiemy, że moją ulubioną jest ta pracka. Jakby ja wiem, że ona korzystała z wielu refek, ale mimo wszystko to spoczywa wciąż w moim sercu. Ogólnie wszystkie prace gwaszowe można uznać, że są naprawdę moje ulubione.
Chociaż ta może być najstarszą pracą. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Wiele prac zostało tutaj ukazanych. Mam nadzieję, że widać jakikolwiek progres pomiędzy tym stworzeniem, a tymi wszystkimi pracami. Jak widzicie, bawiłam się również w inne rzeczy, stąd genos, również tutaj jest. A jeżeli pytacie, skąd on tu w ogóle jest, to robiłam kiedyś przedstawienie kukiełkowe i zostały nam głowy, więc każdy z nas dostał głowę, miał ją pomalować i miał jej zrobić fryzurę. Oglądałam wtedy One Punch Mana. Wyszło to, co to jest. Jakby... ja nie wiem, nie wnikam. Po prostu powstało to, to i to. Było tego dość dużo. Jeżeli filmik Wam się spodobał, pamiętajcie, żeby zasubskrybować, powiedzieć, która praca była Waszą ulubioną pracką. A jeżeli chcecie, żebym narysowała Waszą ockę w moim stylu, to wyślijcie mi opis Waszej ocki, czyli jej imię, wiek, wzrost i jakiś opis, co lubi robić, czym się zajmuje, albo coś w ten deseń, żebym wiedziała, jak ją narysować. I wyślijcie to wszystko na mojego Instagrama bodcianowelski. Szykuję już część pierwszą, więc niedługo zobaczymy, jak będzie to wyglądało. Tymczasem tak wyglądały moje stare rysunki. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Więc do zobaczenia za tydzień i pa, pa!